Franciszek Pieczka będzie miał swoje popiersie w Galerii Artystycznej miasta Katowice. Tak w głosowaniu zdecydowali mieszkańcy. Rzeźba zmarłego niespełna rok temu aktora zostanie odsłonięta w połowie września podczas urodzin Katowic. Chociaż tylko nieco ponad 1100 osób wzięło udział w plebiscycie dotyczącym uhonorowania kolejnej postaci w Galerii Artystycznej miasta Katowice, to ich wybór zostanie uszanowany. Najwięcej głosów otrzymał zmarły niespełna rok temu aktor Franciszek Pieczka. Już tradycyjnie na początku września w ramach urodzin miasta odsłaniamy uroczyście popiersie tej kolejnej ważnej osoby, ważnej dla Katowic oraz dla całego regionu. Do tegorocznego plebiscytu postać Franciszka Pieczki została zgłoszona przez trzy instytucje. Aktor filmowy i teatralny kawaler Orderu Orła Białego odegrał ważną rolę w polskiej kulturze. Jeżeli mielibyśmy mówić o aktorze, który w bardzo pełny sposób przedstawia, czym jest Śląsk w ogóle, czym jest mentalność śląska, etos pracy, no to Franciszek Pieczka jest tego po prostu najlepszym przykładem. Popiersie Franciszka Pieczki znajdzie się obok ludzi kultury i sztuki, którzy od prawie 20 lat honorowani są w ten sposób w Galerii Artystycznej na Placu Grunwaldzkim. Przy okazji mówi się o tych artystach, jakieś tam powstają o nich teksty, takie książeczki, wystawy się odbywają, jakieś prelekcje, także to ma taki wymiar też społeczny. Popiersie Franciszka Pieczki ma być gotowe do połowy września, kiedy to zostanie uroczyście odsłonięte.